Ja bym chciał się ustosunkować do tego, co pan przewodniczący powiedział. Tak zrozumiałem, że jesteśmy jakoś szczególnie, powiedziałbym, traktowani. Nasz podmiot, że dwa razy Sejm zajmował się Radiem Maryja czy telewizją Trwam. Ale nie z inicjatywy Krajowej Rady. Przepraszam, pan powiedział, że jesteśmy szczególnie traktowani. Jakoś może zrozumiałem to jakoś, ja wiem, czy znajomości jakieś, czy... No nie wiem, tak zrozumiałem. Otóż chciałbym powiedzieć, że właśnie Radio Maryja jest szczególnie traktowane i to przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji od początku istnienia Krajowej Rady. Jest tutaj, widzę, jeden z członków Krajowej Rady, może przypomina sobie nasze spotkania. Tak już było z Radiem Maryja. Także było z Radiem Maryja. Jeżeli porównamy, to nie pan przewodniczący wtedy był, także to nie do pana, broń Boże, jakiś zarzut, bo ja bym śmiał. To, ale chodzi o Krajową Radę. I otóż właśnie wtedy przy dawaniu koncesji nadawcom prywatnym, byśmy nie dostali pokrycia na całą Polskę i na wniosek pierwszy raz zajęło się nami właśnie Sejm, bo stwierdzili niesprawiedliwość tutaj i oddali sprawę do NIK-u 14 grudnia 1994 roku. Chciałem powiedzieć, że to nie jest jakaś szczególna miłość, czy tylko wreszcie był normalna demokracja i sprawiedliwości stało się zadość. Także i NIK wyraźnie powiedział, że jesteśmy dyskryminowani. Jesteśmy. I nigdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Radio Maryja nie uzupełniła tych mocy, które miała uzupełnić i do którego była zobowiązana. Jeżeli porównamy moce stacji wszystkich trzech prywatnych, to my mamy najwyżej 2/3 takiej mocy, jakie mają poprzednie stacje. Także a propos tego, ja bym nie chciał, żebyśmy, nie wiem, Krajowa Rada utrzymuje się również z podatków katolików i katolików w Polsce jest przynajmniej ponad 90%. Pan jako redaktor naczelny katolickiego kiedyś pisma Przegląd Katolicki, no powinien wiedzieć i myślałem, że pan dalej te katolickie zasady jakoś tak powiedziałbym, no ale ja znam te dane, jeszcze więcej. Dlaczego dzisiaj tu przychodzimy? Bo dzisiaj jesteśmy dyskryminowani i wykluczani. Tylko katolicy nie mają telewizji. Tylko, a niektórzy czy nadawcy, analogiczna sytuacja, a może jeszcze gorsza niż kiedyś z Radiem Maryja. Wtedy my mamy najwyżej 2/3 po wielkich bojach i już po działaniu NIK-u i Sejmu mamy najwyżej 2/3 mocy. Inni mają dużo większe moce. To jest jedno. I tak samo teraz państwo kontynuujecie to. Też ci sami nadawcy mają, czy inni nadawcy prywatni, mają po parę miejsc na multipleksach, wy państwo dajecie. Także czy to nie jest dyskryminacja, czy to nie jest wykluczanie? Ja się tylko dziwię, że katolicy was jeszcze utrzymują. Nie powinni płacić podatków, w takim razie wydaje mi się, bo z podatków katolików utrzymujecie się. To nie są pieniądze dla dyskryminowania katolików. Oczekujemy na to, że będzie rzeczywiście prawdziwa demokracja i ja może kończąc powiem tyle. Jan Paweł II tu powiedział w Sejmie. Jedno tylko zdanie, żeby państwu nie w Sejmie 11 czerwca 1999 roku. Kiedy prawa człowieka są lekceważone lub deptane i gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy. I tego się boimy, dlatego potrzeba dialogu, potrzeba rozmowy i potrzeba mediów. Również katolicy powinni mieć media. I o to walczymy. I liczymy na to, że jak inni w Krajowej Radzie, jakie mają orientacje, ale ja liczę na pana przewodniczącego jako na katolika, że będzie nas rozumiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący.
Chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi za ten głos, ale jednocześnie przepraszam, księdzu dyrektorowi, w tej cywilizacji księdzu, tak się mówi. Księdzu, bardzo dziękuję za pouczenie, będę tak się odzywał. Chciałbym księdzu powiedzieć, że dziękuję za ten serdeczny apel, natomiast uważam, że to jest... Dziękuję bardzo. Natomiast uważam, że to jest rzecz niedopuszczalna. My tutaj nie przyszliśmy po to, żeby spowiadać siebie z mniej lub bardziej gorliwej wiary. I proszę księdza dyrektora mi skończyć, dać skończyć. Przepraszam. Proszę nie dzielić w trakcie dyskusji, która dotyczy bardzo konkretnej sprawy, ludzi na katolików i was, którzy nie daliście koncesji. Proszę księdza dyrektora, tak to zabrzmiało. I ja bardzo bym prosił, jeśli ksiądz dyrektor nawołuje do ducha dialogu i porozumienia, to żebyśmy siebie nie stygmatyzowali. Dobrze? Ja nie nikogo z Krajowej Rady, ani z Biura Krajowej Rady nie będę pytał o jego wyznanie, konfesję i stosunek do religii. Jesteśmy obywatelami, staramy się wypełnić właściwie swoje obowiązki. Jeśli ja miałbym zaapelować do księdza dyrektora, to ja bym prosił, żeby telewizja Trwam właściwie wypełniała swoje obowiązki, przynajmniej formalne. Panie przewodniczący, to jest panie przewodniczący. Przepraszam. Bardzo bym prosił o interwencję. Przepraszam. Nasza dyskusja odbiega od tematu naszego dzisiejszego spotkania. Ja może dla uspokojenia atmosfery oddam głos pani senator.